Dobrze! Jezus Maria! Nie! No nie! Szybko, szybko, szybko! Dobrze! Nawet nie wiecie, jakiego stresa tu mam. Zaczyna się. Ja już to widzę, że się zaczyna. Dawaj! No dawaj! Atakuj, ty skunksie zasrany! Bo na razie to Raticles atakują. Oj, ja będę miał co nadrabiać. Oj, ja będę miał co nadrabiać. Dawaj, jeszcze. Jeszcze raz, kurde. O, o to mi chodziło. Ale mnie trigger zaczyna brać. Ale mnie trigger zaczyna brać. Dobra. Szybko. A to? To już nie łaska zniszczyć? Dobra, pierwsza sekcja jako tako poszła. Ale to tylko pierwsza sekcja. A gdzie druga? Dobra, druga widzę tutaj jest. Ta środkowa to będzie walka z bossem, mówię wam. Ale już wiem, że to jest sekcja, której bardzo, ale to bardzo nie będę lubił. Bo ja pamiętam, jakie tutaj smutki i żale mnie spotykały, kiedy grałem na streamach w Titansy, na hardzie. Że aż w połowie gierki musiałem ten... musiałem sobie... drugiego pada podłączyć, żeby po prostu Carbon Crushem stanąć. Wiecie, żeby oni się na mnie jakoś tak stricte nie skupiali, tylko na Carbon Crushu. Ale jak będzie teraz, to szczerze nawet nie wiem i wolę nie wiedzieć, szczerze powiedziawszy, jak to się skończy. Nie, dlaczego ta gra mnie tak ten... Co ja tej grze zrobiłem? Ja tylko chciałem na hardzie zagrać, bo hard nie jest aż taki ciężki. Bo taka jest prawda, bo nie jest jakoś super uber ciężki. Są gorsze poziomy trudności. Mind Over Mutant jest trudniejszy, jeżeli mam być szczery. Bo wiadomo, są epizody, które będą sprawiały problem i to jest coś, czego się nie uniknie. Oczywiście, że tak, ale w tym wypadku to mam wrażenie, jakby gra się tak nade mną psychicznie zaczęła znęcać. No, to se kurde pograłem. Ale to już jest naprawdę super uber wredne. Dajcie mi kurde jednego tytana. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Wysiadaj. O Jezus Maria. Niszcz to, szybko, niszcz to. Świetnie, mhm. Fajnie, że dwóch na jednego to banda łysego, nie żeby coś. Hmm? Piąte życie. A przypomnę, że miałem ich dzisiaj bardzo dużo. Nie żebym się czepiał, czy coś. Ja się zaraz popłaczę.
Ja się zaraz popłaczę, naprawdę. Mamy 3 żyćka, jeszcze blisko Game Overa jesteśmy. Nawet w sumie jeszcze bliżej Game Overa, bym mogę powiedzieć. W tym wszystkim, co jest zabawne, to to, że ja naprawdę cały czas mam z tego beka, ale zaraz ta beka się naprawdę w rage zmieni, uwierzcie mi. To tylko kwestia czasu. Dobra. Teraz uciekamy. Chujowo, uciekłem. Witam bardzo serdecznie na turnieju Żelaznej Pięści, gdzie dostaję wpierdziel od Raticlów pozostałych. Na szczęście ten Raticl jest o tyle upośledzony, że mnie jeszcze nie pocisnął. Ale ja mu, kurde, z Żelaznej Pięści pierdyknąłem prosto w ryj. Nie przeszkadzajcie mi, jełopy jedne. A dobra, tego jełopa wezmę. Teraz uciekamy, spylamy stąd. No i gdzie jest ten, kurde, glut pieprzony? O, Raticl skin mamy odblokowany, nice. A gluta jak nie było, tak dalej nie ma. Jest! Są te dwa, kurde, downy. Wychodzimy stąd, nara. Okej. Czas na bossa. Crash, you fool! You're too late! It's time to drop the Doom Hammer on you! The Doom Hammer of Doom! Upon you! And let's just dance, baby! Jak widzicie, walka z Enginem nie jest jakoś super trudna. Wystarczy po prostu tutaj atakować. Atakować nie tylko tytanów, ale też i te punkty, które tutaj są oznaczone. Ale znając mnie i moje szczęście, to ja tutaj dam dupy. No bo po co przechodzić normalnie? Lepiej od razu dać dupy. Dawaj no! Zrobicie przysługę i sami siebie wykończcie. No, ostatnie życie, no to kurde, powodzenia sobie życzę. Dobra. Udało się. W końcu kogoś osiedliśmy. Szybko teraz. I uciekamy. I co to tyle? What do we have here? You'll tell us where Coco is, won't you? Of course not. Disgusting, filthy bandicoots! I hate them with cheese! They made it here! Now they'll help us save Dr. Cortex! Don't be ridiculous! You're stupid! Hominid! We're with Nina now! We're with the winner! But Dr. Cortex is our friend! You don't have any friends!
He always kicked you in the turkeys and other very gentle spots. But I liked it when he did that. It was kind of fun. Listen, we make a deal with this filthy rodent and Pine Nuts Face, and they help us save the master. Then we shower them with doom. Yes, we shower them good, right in the eyes. Listen up, corn dog. You help us, or Crash will sing you some knuckle music. I'll be good. I promise. I'll be good. And once my precious master has been freed, I will gladly betray you. You don't even look like a bandicoot. What? Shh. It's okay. Anyway, get out of here. That's right, stupids. You need to go to Uka Uka's lab and stop him. That's where they make all the delicious mutants. Maybe your revolting sister is there, too. Ugh, girls. Time to go, Crash. The mojo we've stolen is working perfectly. We're making more loyal mutant soldiers than we know what to do with. Yes. For once, everything seems to be going according to plan. Yo, Uka, what's the matter with you? I sense something. A presence I've not felt since... What? Spit it out, Kindling Face. A tremor in the mojo. The last time I felt it, it was in the presence of my older brother, Aku Aku. Oh, Jeebus. Crash and Aku Aku are here? I'll take Blondie and make her finish work on the robot. You, stay behind and kill Crash. Oh yes, I will kill Crash Bandicoot. Kill him forever. Oh, I love this part. Okay, it's done. Muszę powtarzać ten poziom. Muszę powtarzać ten poziom, żeby mieć kolda. O Jezus Maria, ludzie. Myślałem, że już będę miał go z głowy, a zapomniałem, że nie mam Minion Mastera. Ale no... Uka Uka, jak to on zwykle musiał sobie tam trochę pogadać, że trzeba zabić Crasha. Nic nowego w zasadzie. A Engine, no, udowodnił mi, że jest chory psychicznie. A przynajmniej dostaliśmy trochę tutaj skinów, mojosów. Tak więc no, mamy co do poprawiania. Tutaj mamy powiedzmy 100% poza tam goldem, w sensie gold mojo. Tutaj mamy gold mojo, tutaj mamy silver. No to będę miał co poprawiać, moi drodzy. Oj, będę miał co poprawiać. 57% gry. Health upgrade to mamy już cały na maksa. Teraz tylko spin i slide, żebyśmy mieli tutaj na maksa ogarnięte. Miałem, kurde, zrobić jeszcze ten, przejść 14 epizod, ale powiem wam szczerze, że na dzisiaj to chyba starczy. Tak, na dzisiaj starczy cierpienia. Moim zdaniem to i tak zrobiłem dużo, już mamy ponad połowę gry za sobą. No mnie będzie czekało teraz dużo grindowania, żebym mógł, powiedzmy, ponadrabiać stracone tam mojosy i tak dalej. Oraz popoprawiać niektóre levele. Więc dzięki temu sobie trochę żyć nadrobię. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play, że wam się on podoba, że jestem informatywny, że dużo ciekawostek mówię, że ogólnie przyjemnie wam się ogląda. Jeżeli się spodobało, to łapka w górę, subskrypcja, jeżeli jesteś nowy, po więcej. Linki w opisie zostawiam do moich socjali, czyli fanpage, grupa na Facebooku, jeżeli chcesz dołączyć, grupa na Discordzie, żeby mieć ze mną lepszy kontakt. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało i uważasz, że nie wiem, w sposób ciekawy prowadzę let's play, i coś jeszcze chcesz dodać od siebie, to oczywiście łapkę w górę może zostawić, jeżeli się spodobało. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha Titans i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa.